Asiasiowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić kielich na komunię. Film ten nagrałam na prośbę widza. Do wykonania kielicha potrzebuję biały papier, nożyczki, nóż do papieru, ołówek, organzę, złoty pisak, tasiemki, serwetki, drobne dekoracje, wykałaczkę, kule styropianowe, papierowy drążek, perełki i pistolet z klejem na gorąco. Najpierw rozcinam mniejszą kulę na pół. Większą rozcinam około 2 cm za połową. Na kartonie odrysowuję podstawę z obydwu kul. Wycinam koła. W półkulach robię otwór na drążek. Skracam drążek na odpowiednią długość. Brzegi drążka pokrywam klejem i umieszczam w styropianie. Odmierzam odpowiedni pasek tasiemki. Następnie centymetr od góry tasiemki nakładam kleju. Przyklejam do półkuli w taki sposób, by kawałek tasiemki wystawał na drążek. Drugi koniec tasiemki przyklejam do spodu półkuli. Przyklejam kolejny pasek tak, by zachodził częściowo na pierwszy. W taki sposób przyklejam kolejne paski, aż pokryję nimi cały styropian. Tak samo ozdabiam mniejszą półkulę. Teraz owijam tasiemką drążek. Co jakiś czas podklejam ją klejem, by zabezpieczyć całość przed rozwinięciem. Na górę i dół kielicha przyklejam koła z papieru. Odcinam wystający papier. Dół i górę kielicha obklejam ozdobną tasiemką. Wykałaczkę dzielę na pół i owijam tasiemką. Na serwetce robię napis. Górę wykałaczki pokrywam klejem i umieszczam ją pomiędzy dwie serwetki. Łączę ze sobą brzegi serwetek. Na górze kielicha przyklejam trochę organzy. Wbijam wykałaczkę z hostią. Przyklejam kilka perełek. Na koniec do podstawy kielicha przyklejam listki i kwiatki z materiału. I gotowe! Taki kielich będzie wspaniałym elementem dekoracyjnym komunijnego stołu. Można go również podarować dziecku, które przystępuje do pierwszej komunii świętej. Pozdrawiam Was serdecznie! Pa, pa!